Dzień dobry Państwu, witamy Państwa serdecznie z transmisji live. Komentować dla Państwa będą ten mecz dwóch bardzo fajnych dziewczyn. Hubert Sosnowski. I Jacek Butryk. Miło nam bardzo. Przyjechaliśmy tutaj, żeby skomentować mecz bardzo dwóch fajnych dziewczyn. Pierwsza to... Agnieszka Sosnowska. Tak, druga to Magdalena Tercjak. Bardzo nam miło. Życzymy Wam dużych wrażeń. Losowanie wygrała Magdalena Tercjak i zaczynamy zabawę. Out, drugie podanie. Drugi out, 0-15. Chcemy powiedzieć, że dzisiaj mamy przepiękny dzień, przepiękną niedzielę. Dużo się dzieje w naszym pięknym mieście, na stadionie miejskim. Ogromna impreza, mnóstwo ludzi. Oprócz tego mieliśmy dzisiaj biegi. Ulice mieliśmy zamknięte, więc musieliśmy kombinować dojazd do naszych pięknych kortów na Zwierzyńcu. Troszeczkę pod prąd. Mam nadzieję, że tego żadna policja nie słyszy. I 0:30. I 0:30. Zero, cztery, 15:30. 15:30, Magda bardzo ładnie zaserwowała, a Agnieszka wrzuciła piłkę na aut. Aut, 15:40. Piękny retur Agnieszki. Tak, piłka przy serwisie uderzyła w linię, więc Magda 15, Agnieszka 40. I równowaga. Było piękne też uderzenie Agnieszki w linię. Magda też uderzyła przy serwisie w linię, dwie linie. Trochę też szczęściem. Także bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No, rozmawiamy o półfinale, nie ma żartów. Mamy... Tutaj szczęściem odebrana piłka i przewaga dla Magdy. Pierwszy gem wygrywa Magdalena Tercjak.
jeżeli już mówimy o dwóch dziewczynach, to może powiem o tabeli i o dwóch wygranych, które ostatnio zagrały mecze. I to było tak, Agnieszka wygrała 4-2 z Kasią Sondel oraz wygrała 4-2, 3-4 i w super tiebreaku 10-1 z Wdziękońską Julią. Tak, Julka, świetna zawodniczka, 16 lat, bardzo ładnie sobie radziła. I 15-0 dla Agnieszki. Pierwsza piłka na aut, drugi serwis. Brawo, Magda. Punkt dla Magdaleny Tercjak. Jest 15-15. Gem drugi pierwszego seta. Świetna, długa wymiana. Bardzo ładnie dziewczyny teraz zagrały. Niestety Magda kończy z forehandu w siatkę. Był też piękny lob Agnieszki. Tak, też mi się on podobał. 30-15 dla Agnieszki Sosnowskiej. Znakomity forehand Magdy, świetny Magdy forehand crossowy na forehand. Mamy po 30. Szkoda, mało brakowało. Agnieszka Sosnowska wyrzuca piłkę na aut. Przewaga odbiór. Oraz break point. Drugi serwis. Out i równowaga. Tutaj pojawiło się niedokładne zagranie Magdaleny. Świetna wymiana dziewczyn, naprawdę kilka bardzo ładnych zagrań, świetne forehandy Magdy Tercjak, niestety skończone niedokładnym smaczem, piłka ląduje w siatce i mamy po jeden. Teraz chcielibyśmy Państwu troszeczkę przybliżyć sylwetki naszych zawodniczek.
chcielibyśmy coś usłyszeć a propos Agnieszki Sosnowskiej, bardzo proszę, mój komentator, mój kolega tutaj z wozu, panie, proszę bardzo, kolego. Tak, ona ogólnie ma 42 lata, gra w tenisa od roku, a jak na to, to większość dziewczyn gra o wiele słabiej. Nie no, podziwiamy grę Agnieszki, rok czasu w tenisie to jest nic, także miło jest widzieć taką grę po roku. Przeciwniczka Agnieszki to Magdalena Tercjak, dziewczyna, która ma 37 lat, pochodzi z Ostrołęki. Jest panią doktor radiologiem i mieszka i po 15 od lat w Białymstoku. Magda trenuje drugi rok. Pierwszym jej trenerem był Jędrzej Nowak z Ostrołęki. Tutaj ogromna prośba, żeby właśnie pozdrowić pana trenera Jędrzeja Nowaka z Ostrołęki. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. I też obydwu trenerów Agnieszki, czyli Piotra i Pawła Dzikiewiczów. Szkoda, piłka z forehandu w siatkę Magdy. Piętnaście trzydzieści. Drugi serwis Magdy. Tak, Magda zabiera piłeczkę. Musimy uważać na kontuzję. Świetna wymiana dziewczyn, bardzo ładna. Magda atakowała przez cały ten punkt. Niestety skończyła piłką w siatce. I był też ten piękny forehand po krosie Agnieszki. Tak jest, potwierdzam. Piękny. Trochę tutaj Agnieszka też szczęściem. Tak, Magda. Ale tak zauważyłem, że jakby jest taktyka od Agnieszki, żeby grała tylko na backhand dla Magdy. Tak jest. Magda gra bardziej ofensywnie, Agnieszka bardziej defensywnie. I Agnieszka stara się grać Magdzie na backhand. Agnieszka wyrzuca piłkę na aut.
2-1 dla Magdy. Nasza Magda wygrywa 2-1 w meczu z Agnieszką po świetnym gemie. Panie mają teraz chwilę przerwy. My natomiast może coś tam poopowiadamy. Chcielibyśmy jeszcze coś powiedzieć o naszych zawodniczkach. Mamy do czynienia z meczem półfinałowym. Dzisiaj jest to trzeci mecz Agnieszki. Dzisiaj trzeci mecz. Drugi mecz Magdy, więc panie sobie pograły. Pogoda jest idealna w tej chwili do gry. Jest cień, nie ma słońca. W tej chwili jest 20 stopni. O, właśnie tutaj nam... Włączyły się światła. Tak, włączyły nam... Organizatorzy włączyli nam światła. Dziewczyny grają już przy oświetleniu zewnętrznym. Punkt dla Magdy Tercjak i 0,30. Równolegle na drugim korcie rozgrywa się drugi mecz. Grają również panie. Paula Dzikowska i Kasia Naumnik. Pozdrawiamy serdecznie ich fanów. I 40-0. Przepraszamy, tutaj jest małe nieporozumienie. 0-40. Piękny forehand Magdy, ale wyrzuca ciasny, krosowy forehand w aut. Coś się stało Magdzie, poślizgnęła się. Kolejny raz Magda wyrzuca piłkę na aut. Tak, Magda jest ofensywną zawodniczką, dużo, dużo kreuje gry, dużo mocno uderza, rotacyjnie. No i niestety czasami takie piłki się kończą autami. Dokładnie. Grasz ofensywnie, starasz się kreować grę i niestety zdarza się, że piłka wychodzi na aut. Tak jak Agnieszka, kiedy grasz defensywnie, większość piłek wchodzi w kort. Lecz niestety jest łatwiej uderzyć mocniejszą piłkę wtedy dla Magdy. Tutaj szczęściem wybroniła się Agnieszka, ale out. Agnieszka wyrzuca piłkę na aut. No i mamy 3-1. Magdalena Tercjak 3, Agnieszka Sosnowska 1.
tutaj mi się zdawało, jakby Magda przekroczyła linię końcową i footfot jakby wyglądało, a tutaj brawo, po prostu. Dziewczyny, brawo, powalczyły teraz bardzo ładnie. Świetnie, piłka odbita po necie, Magda ją bardzo ładnie tutaj złapała, odkryła kort, ale jeszcze zdążyła zagrać przy siatce. Niestety piłka nie przeszła na drugą stronę. Obie dziewczyny w tej chwili trenują na kortach w Zwierzyńcu. Obie trenują ze znakomitymi trenerami Piotrkiem i Pawłem Dzikiewicz. Pozdrawiamy naszych najlepszych trenerów. Czyli jednak mi się nie zdawało tutaj. Magda przekroczyła linię końcową, czyli jak to się zwie w tenisie, footfot. Footfot, tak jest, ale darujemy to dziewczynę. Nie będziemy im tego wypominać. Chociaż wiadomo, niektórym serce podpowiada inaczej. Serwuje Magda Terciak. Minimalny out, piłka bardzo, bardzo niedaleko odbiła się od linii końcowej i mamy 30-15. Piłka setowa dla Magdy. Bardzo ładnie, bardzo długa piłka. Bardzo długa wymiana na korzyść Magdaleny Terciak. Stąd widzimy, że na drugim korcie jest przerwa. Panie skończyły połowę drugiego seta. W pierwszym jest 4-0 dla Kasi Naumnik. W drugim na drugim korcie Kasia Naumnik prowadzi wygrała pierwszego seta 4-0, natomiast w drugim secie jest 2-1. Tutaj bardzo mocne piłki ze strony Magdy lecą. Jak świetnie dziewczyny walczą. I out, i 4-1, pierwszy set dla Magdy. Agnieszka wyrzuca piłkę w out i mamy pierwszy set za sobą. Prowadzi go Magdalena Terciak, 4, Agnieszka Sosnowska, 1. Bardzo ładnie. Gratulujemy naszym paniom.
Miło nam powiedzieć, że zaczyna się drugi set tego jakże emocjonującego meczu pomiędzy Magdaleną Tercjak i Agnieszką Sosnowską. Zapraszamy Państwa do oglądania drugiego seta. Tutaj są pewne ustalenia poczynione. Panie pomyliły strony, ale już się dogadały. Jedna pani wybrała w stronę lewą, druga wybrała w stronę prawą. Nie pokłóciły się, więc zaczynajmy. Agnieszka serwuje. Tak, zaczyna Agnieszka Sosnowska. Miejmy nadzieję, że panie będą grały tak ładnie w drugim secie, jak w pierwszym. Agnieszka trafia w linię przy serwisie, gramy dalej. Piękne forehandy crossowe. Kolega, że zapomniał dopowiedzieć, że ta piłka, serwis był szczęściem zagrany. No szczęście, tak. W tenisie szczęście ma ogromne znaczenie. Ale jak to kiedyś ktoś powiedział, szczęście sprzyja... lepszemu. No właśnie, w tym przypadku lepszej. Serwis drugi, Agnieszka. Znakomity return, Magda jak zwykle, bo świetny. Trzeci return forehandowy. Ależ piękny return Agnieszki. Brawo, znakomity. I kolejny. Brawo, ale tutaj piłka po siatce. Piłka, świetny backhand. Magdy, naprawdę jest to bardzo 0,30. Fajna, bardzo fajnie grający. Miło się to ogląda, naprawdę. Piłka pod taśmie. Powtarzamy piłeczkę. Tutaj donosły nas słuchy, że nasz komentator jest... Kim jest? Wizelmistrzem Podlasia do lat 13. Ale w czym? W tenisie. W jakim tenisie? W ziemnym. A no to chyba, że ziemnym. To proszę nie tak mówić, że ziemnym. No nie wiem w jakim. No. I co, najpierw była mama, czy najpierw był synek? Kto nie, zaczął? To ode mnie. Od ciebie się zaczęło. Znakomicie. Później też od brata. O! No widzisz, to ile ty grasz? Panie około 4 lat. Około 4 lat. No to będziemy następnym razem oglądać i komentować. O, uwaga! Z twoją mamą. Ojoj, twój mecz. Czy jakaś akcja się dzieje? Panie grają znakomicie. No ta wymiana jest przepiękna. Która to już piłka? Ach, szkoda. Szkoda, Agnieszka wrzuca piłkę na aut. To proszę, powiedz mi, 4 lata tenisa, tak? A potem mama. Tak. No, razem zaraz... z tatą. O, masz, z mama. To wszyscy grają w tenisa. Tak. Dwóch synów, mama i tata. Brawo, świetnie. Znakomity bek. Naprawdę, ta dziewczyna gra przepięknie. O. Mi się wydaje, że piłka była dobra. Bardzo ładne zagranie Magdy, naprawdę piękna, piękna gra. Nasze panie w takich emocjach, że zapomniały, że zmienia stronę, ale już się dogadały. Agnieszka wytłumaczyła, przypomniała swojej koleżance o tym, że po pierwszym gemie zmieniamy stronę. Więc zaczynamy drugiego gema. Seta drugiego. Tak jest. No właśnie.
Ależ serwis nie do odebrania ze strony Magdy. Ale też piękny retur Agnieszki. Dziewczyny grają długo wymianę i Magda Tercjak wyrzuca piłkę na aut. ...15-0 dla Magdy i drugi serwis. Tak jest. A jak? Widzimy stąd wynik meczu, który właśnie się zakończył na korcie numer 2. 30-0 dla Agnieszki. Tam Kasia Naumnik wygrała pierwszego seta 4-0. A drugiego 4-1. A drugiego 4-1. Tak jest. Tutaj Magda biegnie po piłkę. Gratulujemy Kasi zwycięstwa, pięknego meczu i pozdrawiamy ją serdecznie. Ustaliliśmy tutaj z naszym komentatorem, że jak mama Agnieszka Sosnowska wygra ten mecz, to mój tutaj partner, który mi pomaga w dzisiejszym komentowaniu, będzie skakał do góry z radości. Pytanie, czy nie przebije tego parasola. Miejmy nadzieję, że nie. I 40. Miejmy nadzieję, że tak, bo może to się okaże bardzo dobrym marketingowym pomysłem na to, na dzisiejszy dzień. I 0,40 dla Agnieszki. No tutaj mamy jakąś taką chwilę słabszą Magdę. Drugi serwis, trochę nieporozumienie dziewczyn. I 1-1. Mamy 1-1 w drugim secie. Zaczyna serwować Agnieszka Sosnowska przy temperaturze 19 stopni w parku w Zwierzyńcu na pięknych kortach. Chcę przypomnieć, że dzisiaj nasz Hubert Hurkacz wygrał w finale debla w turnieju. Gratulujemy i pozdrawiamy Huberta Hurkacza. Po 15. Gdzieś 15 dla Magdy. Dla Agnieszki. Oczywiście. To tylko nerwy. Proszę nam wybaczyć. Oj, tutaj ramą uderzyła Agnieszka, ale też niedokładny forehand, backhand, przepraszam, forehand.
Magdy i mamy. I wygląda na to, że 2-1 dla Agnieszki. 2-1 Agnieszka Sosnowska, tak jest. Wcale nie dziwnie, wcale bardzo fajnie. No tak, ja mam ogromne doświadczenie w tym komentowaniu, więc tutaj nie ma zabawy. Panie zmieniają stronę i przystępują do dalszej walki. Agnieszka Sosnowska prowadzi w drugim secie 2-1 z Magdaleną Tercjak. Zapraszamy na czwarty gem drugiego seta. Brawo, Magda wygrywa 15-0. Aj, szkoda. Kilkanaście piłek panie rozegrały bardzo ładnie. I po 15. I niestety Magda wyrzuca piłkę w aut. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają. Machamy do nich bardzo serdecznie. Czyli na przykład pana Wojciecha Liska. Tak, pana Piotra i pana Pawła, trenerów naszych, najlepszych. Panie nam tutaj podpowiadają, że jest 40-15. Magda wyrzuca piłkę z forehandu w out. 40-30. Pozdrawiamy pana Tadzia również, bardzo serdecznie, też mu machamy tutaj. Brawo Magda, wygrywa kolejnego gema i jest teraz 2-2. Pozdrawiamy również pana Artura, pozdrowienia.
Drugi serwis, Agnieszka. Aut, Agnieszka. Bardzo ładna wymiana dziewczyn. Świetny top swing Magdy. O, o, pięknie Agnieszka zagrała krótką piłkę. Tutaj Magda też nie dobiegła. I skończyła właśnie krótką piłkę zaraz za siatkę. Troszeczkę kroczków zabrakło Magdzie, piłka była 15, za daleko. I 15:30 dla Agnieszki. Przepraszam, 30:15. Dla Agnieszki. Agnieszce, przepraszam, nie mówi się dla, mówi się Agnieszce. Tutaj szczęściem Agnieszka dobiegła do piłki. Znakomicie. I 40:15 dla Agnieszki. Magda w taśmę. Musimy powiedzieć, że mama Agnieszka bardzo sobie dobrze radzi. Musimy ją tutaj z tego miejsca pochwalić. Pozdrawiamy wszystkich kibiców Agnieszki Sosnowskiej. Pozdrawiamy też rodzinę Agnieszki Sosnowskiej, czyli Alberta, Piotra oraz mnie, Sosnowskich, rodzinę, także dziadków, Jacka Sosnowskiego oraz Ale Sosnowską. Jankę, Krzysię. Miecia i Miecia. I 3-2 dla Agnieszki. Przepraszam, nie, tutaj zaraz się dowiemy wynik. W takim razie weszła. Wygląda na to, że jest po 40. Piękna wymiana, dziewczyny tutaj zagrały bardzo bezpiecznie, starał się z dwóch stron utrzymać piłkę. Magda w siatkę.
3-2 prowadzi Agnieszka Sosnowska z Magdaleną Tercyk. Za chwilę szósty gem drugiego seta. Seta. Nasze panie są już gotowe i zaczyna serwis Magdalena Tercyk. Pierwszy w siatkę, drugi wyrzuca. 0-15. Bardzo ładne forehandy Magdy. Się nie zmienia. Magda gra ofensywnie. Piękny teraz krosowy, ciasny forehand. No i szkoda. Bardzo ładnie defensywnie broni się Agnieszka. Piękna piłka. Naprawdę dwa świetne forehandy Magdy, a tutaj widać na powtórzeniu, że Agnieszka. Magda za późno zareagowała. Tak jest, nie poszła do siatki, nie zamknęła siatki i mogła Agnieszka skończyć piłkę po linii. Zero trzydzieści. Zero czterdzieści. Dwa podwójne błędy Magdy. Bardzo ładnie. I dosłownie ta sama akcja, co przed chwilą. Sosnowska. Tak jest. Atakuje. Magda znowu za późno zareagowała. Tak jest, nie zamknęła siatki.
i wygląda na to, że pomyłka tutaj dziewczyn 4-2 dla Agnieszki i zaczyna się tiebreak. I będzie do 10 tiebreak, tak jak ostatnio z Agnieszka grała, wygrała oczywiście w Dziękońską. 4-2, 3-4 i w tiebreaku właśnie 10-1. Mamy 1-1 w setach. Pierwszego wygrała Magda 4-1, drugiego Agnieszka. Będzie to też pierwszy tiebreak Magdy. Tak, panie grają teraz tiebreak do 10. Ustaliliśmy, że panie teraz serwują tiebreak. Zaczyna Agnieszka Sosnowska. Gramy o finał. Żartów nie ma. I 1-0 dla Agnieszki. Tak, Magda nabiegła za mocno na piłkę i wyrzuciła piłkę out. Miejmy nadzieję, że rodzina Agnieszki nas ogląda, więc możemy ją pozdrowić tutaj znowu. Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy rodzinę. Dziadków i tak, ciocie, dziadków, tak. Babcie, wujków. Krysie, tak jest. A no szkoda, tutaj naprawdę Magda mało brakowało, by przebiła tą piłkę. Mamy 0-2. Szkoda, Magda trafia w siatkę i jest 3-0. Prowadzi Agnieszka Sosnowska. Tam już widać, się księżyc pojawia, nie do końca w pełni. W pełni? Bardzo ładny księżyc, w pełni, tak, widzimy. No, a tutaj mój komentator, współkomentator mówi, że nie do końca. No to niech będzie już nie do końca. Rzeczywiście mamy piękny księżyc. Brawo, Magda. Magda zdobywa punkt. Bardzo ładnie. Mamy 3-1. No i teraz piłeczka odbiła się od taśmy. Przeszła na drugą stronę, także punkt dla Magdy Tercjak. Agnieszka Sosnowska prowadzi 3-2. Zmiana serwisu. Serwuje Magda.
jeden serwis Magdy i zmieniamy stronę. Piękna piłka Magdy, naprawdę śliczna piłka i zwycięski punkt. Miastron! Świetny backhand crossowy. Piękny. Miastron! Tutaj pozdrawiamy też ciotkę, która się odezwała na grupie rodzinnej Agnieszki, który ciągle dopinguje ciotce właśnie. Dawaj ciocia, mówi. Pewnie teraz tam u nich się wszyscy śmieją ze mnie. Dobrze, śmiech to zdrowie. Bardzo fajnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią się śmiać. Trzymają piłkę w korcie. I Agnieszkę wyrzucę. Po cztery jest. Po cztery. Cztery. W tej breaku. Magda. Nasze panie walczą bardzo równo. Wynik jest bardzo wyrównany. Każda z nich ma jeszcze szansę na wygranie i wejście do finału. Szczęściem dobiegła Agnieszka. O, i po pięć. Tutaj nasz taki pomocnik nie zmienił wyniku, ale już widać, poprawiło się wszystko. 5-5, jeszcze jeden serwis Magdy. Mamy godzinę 20:50. Jeszcze kilka piłek tutaj do zobaczenia na naszych pięknych kortach w Białymstoku w Parku Zwierzynieckim. Tutaj wystąpił dobrze zagrany lob ze strony Agnieszki, ale też błędny lob ze strony Magdy i 6-5 dla Agnieszki. Tutaj coś się stało niestety. Z wynikiem 8-6, nie wiemy czemu. Mamy 6-5, prowadzi Agnieszka Sosnowska. Out ze strony Magdy i 7-5 dla Agnieszki. 3 piłki do wstąpienia do finału.
oraz zmiana stron. Na porządku chcemy powiedzieć, że za chwilę po tym meczu odbędą się dwa mecze finałowe, równolegle na obu kortach. Ze strony parzystej. Będzie finał mężczyzn i finał kobiet. Także zapraszamy, kto jeszcze do nas nie przybył, a chce, to zapraszamy serdecznie na korty w Zwierzęciu. Można Warta. Też oglądać na żywo na YouTubie, na stronie tej jakby Polska Liga Tenisa. Zapraszam do śledzenia właśnie tej transmisji. I 8-5 dla Agnieszki, 8-5 dla Agnieszki, dwie piłki do finału. Tutaj Agnieszka wyraźnie podnosi piłkę, Magdzie i Magda. I meczowa dla Agnieszki. Wielki moment. Piłka tutaj przed meczem słyszeliśmy, że Agnieszka nie wierzy w siebie, że twierdzi, że przegra z Magdą, ale może tutaj odwrócą się losy. 5-9. Ależ piękny as ze strony Magdy. Świetne uderzenie Magdy z serwisu. 6-9. Piłka meczowa dla Agnieszki. I Agnieszka wygrywa mecz. Świetny mecz naszych pań. Magda Tercjak wyrzuca piłkę na aut i tym samym przegrywa w tiebreaku, super tiebreaku mecz z Agnieszką Sosnowską. Gratulujemy obu paniom, gratulujemy Magdzie Tercjak, gratulujemy zwyciężczyni Agnieszce Sosnowskiej i pozdrawiamy wszystkich naszych kibiców w internecie i live.